RedTube, drużyna znana i lubiana. Kolega się przedstawi. Witamy, no jestem Marek Kapusta, jestem kapitanem naszej wesołej gromadki. Oczywiście, wesoła gromadka dzisiaj z Biało-Azury, dwie brameczki z przodu, troszkę więcej z tyłu, ale wy ten sezon, tak już mówiłeś, wspominałeś i koledzy wspominali, to jednak jest przejściowy dla was, tak? Mocno. No taki mocno niebrawy jest, bo... Niebrawy nawet. No, tak bym powiedział, no co tu dużo mówić, no mamy ostatnie miejsce, nie? I wędrujemy do trzeciej ligi, w zeszłym roku graliśmy w pierwszej. Zagracie z galerią w trzeciej i będziemy rywalami, to jest bardzo fantastyczne, no, także pięknie, no. Pokupiamy trochę. Tak. Nie, no szkoda, że Tomek z nami nie gra, w sumie nasz chyba obecnie najlepszy napastnik, ale no trochę nam nie idzie, chociaż... Co się dzieje z Tomkiem? No po prostu nie ma czasu za bardzo teraz w zimę na granie, chciał trochę odpocząć, zmęczony, jest praca i takie różne rzeczy. Mam nadzieję, Tomek, że się ogarniesz do wiosny. No mam nadzieję, nie? Że podniesie kury, zobaczy czy ma jaja, nie? No o, dobrze, to było konkretne. A tak poza tym, w sumie takie dziwne wyniki mamy, nie? Bo przecież z tymi dwiema drużynami, które wchodzą do pierwszej ligi, to żeśmy zremisowali. W sumie dogonili nas z wynikiem. Ale zresztą... Przypomnij z kim? No, Tieworks, chyba jakoś taki Contact Finance, to mieliśmy dwa remisy. To nie jest źle. Nie jest źle, ale inne mecz przegraliśmy. No, tak jak my tak grałem, trochę chimerycznie, trochę nie, ale grunt to zabawa. Dokładnie, nie? Ale no fajnie, że potraficie uprzykrzyć życie przeciwnikom godnym, a to jest przygotowanie do wiosny, czy co? Po prostu lubimy grać w piłkę. Lubimy grać w piłkę i to jest najlepsza odpowiedź chyba. To pozdrów Marek kogoś, nie wiem, kogo lubisz, noworocznie jakoś. No, pozdrawiam. Tomka na pewno pozdrawiamy. Swoją żonę pozdrowię raz. Drugi raz ojcem wkrótce, się pochwalę. A pozdrawiam całą moją drużynę, bo zaraz udajemy się do kolegi jednego na integrację procentową. After party oczywiście, jak zawsze, Liga PL3. Niektóre drużyny z tego słyną, prawda? Niektóre są w ostatnich ligach, ale przodują właśnie w innej kategorii, prawda? A ja czekam na kołyskę z niecierpliwością. Dobrze, mam nadzieję, że w marcu się super, będzie. Super, pozdrawiamy. Wielkie dzięki. Dzięki.